Świat wciąga. Zaprasza Wojciech Piestrak. Nowa Zelandia była jednym z ostatnich odkrytych lądów na Ziemi. I to nie tylko przez Europejczyków, ale w ogóle przez kogokolwiek, wliczając w to nawet polinezyjskich przodków Maorysów. Dlaczego była odkrywana przynajmniej 3 razy? Dlaczego pierwszy europejski kapitan nie zszedł nawet na ląd? Zapraszam na kolejny odcinek o Nowej Zelandii, czyli opowieść o kilku niezwykłych wyprawach, w wyniku których Nowa Zelandia pojawiła się w końcu na mapie. Przed milionami lat od Gondwany, wielkiego pradawnego kontynentu, oddzielił się fragment skorupy ziemskiej. Odtąd dryfował sobie na północ, pogrążony w całkowitej izolacji. Gatunki pojawiały się i odchodziły. Poziom morza wznosił się i opadał. Aż w końcu na Ziemi pojawiły się nowe, dwunożne istoty, które zaczęły kolonizować świat. Kiedy człowiek pojawił się na planecie, rozpoczął wędrówkę z Afryki, by po kolei zasiedlać nowe lądy. Ale Nowa Zelandia, położona o tysiące kilometrów od innych lądów, pozostawała nieznana i niedostępna. I tak było bardzo, bardzo długo. Nowa Zelandia była krainą ptaków, pozbawiona wszelkich ssaków lądowych, z wyjątkiem nietoperzy. Była ptasim rajem, po którym kroczyły gigantyczne, kolorowe ptaki nieloty. Gdy w Europie i Azji kolejni cesarze i królowie wchodzili ze sobą w sojusze, konflikty i spory, a przedstawiciele różnych religii toczyli ze sobą nieustanne wojny, o Nowej Zelandii nie wiedział nikt. I tylko fale oceanu, szum wodospadów i sporadyczne erupcje wulkaniczne mogły zagłuszyć śpiew ptaków zamieszkujących wyspy. Od przecudownych wybrzeży po wysokie partie ośnieżonych gór. Pierwszymi ludźmi, którzy odwiedzili ten raj, byli polinezyjscy żeglarze, którzy przypłynęli tu z tropikalnych wysp Pacyfiku na swoich waka, dwukadłubowych łodziach. Pokonali bez map i przyrządów tysiące kilometrów oceanu. Europejczycy musieli poczekać dłużej. Gdy w 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki, oczy europejskich władców skierowały się najpierw na zachód i to tam rozpoczęli podbój nowych ziem. 21 lat po odkryciu Kolumba, po drugiej stronie przesmyku panamskiego, hiszpański odkrywca Vasco Núñez de Balboa jako pierwszy Europejczyk zobaczył Pacyfik. Zaledwie 6 lat później portugalski żeglarz w służbie hiszpańskiej, Ferdinand Magellan, wyruszył w pierwszą podróż dookoła świata, opływając Amerykę Południową i przecinając Pacyfik ze wschodu na zachód. Od tej pory hiszpańskie i portugalskie statki zapuszczały się coraz dalej, w odległe zakątki nowo odkrytego oceanu. Hiszpanie założyli swe bazy na Filipinach, a Portugalczycy na archipelagu malajskim. Ale czy jest możliwe, by zapuścili się stamtąd aż tak daleko, by odkryć Nową Zelandię? Czy jakiś statek zagnany przez burzę popłynął aż tam na południe, a może po prostu rozbił się u jej brzegów? Nie ma na to dowodów, choć w archiwach hiszpańskich i portugalskich istnieją poszlaki, które pozwalają budować pewne domysły. Jest jedna ciekawa historia, której na pewno warto się przyjrzeć.
Australijski historyk Peter Trickett w swojej książce przedstawił tezę, że do pierwszego europejskiego odkrycia Nowej Zelandii mogło dojść zaledwie 30 lat po odkryciu Ameryki. To wtedy, w 1522 roku, według Tricketta, portugalski król Manuel I zlecił żeglarzowi o nazwisku Cristóvão de Mendonca tajną misję zbadania wód na południe od Jawy. Cztery statki podobno opuściły Malakę i skierowały się tam, gdzie spodziewano się znaleźć legendarną krainę złota, którą Marco Polo opisał w swojej książce ponad 200 lat wcześniej. Atlas sporządzony przez francuskich kartografów 25 lat po wyprawie na podstawie skradzionych portugalskich map zawiera podobno szkice wybrzeża na południe od Indonezji, które bardzo przypominają wschodnie wybrzeże Australii. Linia poprowadzona jest zaskakująco daleko na południe, aż w okolice dzisiejszej Adelaide. Z kolei na wschodzie jest coś, co przypomina zachodnie wybrzeże Nowej Zelandii. Trickett sugeruje, że Portugalczycy mogli faktycznie zbadać wschodnie wybrzeże Australii, a potem burza mogła ich zagnać na drugą stronę Morza Tasmana, aż pod Wyspę Północną, i dopiero stamtąd mogło im się udać odbić z powrotem w stronę Malaki. Całość wyprawy miała być trzymana w tajemnicy z obawy przed Hiszpanią, największym rywalem portugalskiego króla. Podobno znalazły się nawet dowody rzeczowe w postaci portugalskiego hełmu i kuli armatniej znalezionych w pobliżu Wellington. Ale do tej historii trzeba podchodzić z najwyższą ostrożnością, bo poza kilkoma wątpliwymi poszlakami nie ma dowodów na kontakt europejski w tamtych czasach. A najbliższe europejskie statki pływały 3000 km dalej na północ. Nie ma również niczego, co potwierdziłoby przypuszczenia, że odkrycia Nowej Zelandii mogli dokonać Chińczycy albo Francuzi. I żeby znaleźć europejskich odkrywców Nowej Zelandii, musimy się przenieść do pierwszej połowy XVII wieku, 120 lat po rzekomej wyprawie portugalskiej. Na początku XVII wieku wpływy hiszpańskie były już nieco mniejsze. W tym czasie powstawała już nowa, wielka morska potęga handlowa, Republika Zjednoczonych Prowincji, czyli dzisiejsza Holandia. Holendrzy byli bardzo aktywni. Sprytem i siłą wyparli Portugalczyków z dzisiejszej Indonezji i założyli Batawię, swoją główną siedzibę handlową w tej części świata, z której potem wyrosła dzisiejsza Jakarta. Z Batawii prowadzili dalsze wyprawy. Holenderskie statki wkrótce rzeczywiście pożeglowały na południe, aż do wybrzeży Australii, która w tym momencie oficjalnie pojawiła się na mapie świata. Ale czy Australia była zaledwie wyspą, czy może częścią wielkiego, nieznanego kontynentu, legendarnego Terra Australis, rozciągającego się dalej na wschód, być może aż w okolicy Ameryki Południowej? Plama na mapie dopuszczała wszystkie możliwości. Rozwiązanie zagadki, a właściwie sama możliwość jej rozwiązania, zależała od tego, czy podróż na ten kontynent mogła się komuś opłacać. Holendrów nie interesowały odkrycia dla samych odkryć. Ich interesowały pieniądze, handel, złoto, towary. Kwestia ekonomiczna była decydująca, bo wyprawy na koniec świata nie należały do najtańszych przedsięwzięć XVII wieku. Ale jeśli na południowym Pacyfiku faktycznie istniał nieznany ląd, to mógł być pełen zasobów. A jeśli go nie było, to w jego miejscu zapewne istniała dogodna trasa morska przez południowy Pacyfik, zupełnie niezależna od konkurencyjnych hiszpańskich tras na północy, pomiędzy Meksykiem a Filipinami. Kontrolowanie tej trasy mogło się bardzo opłacać, więc sfinansowanie wyprawy mogło być dla Holendrów bardzo opłacalną inwestycją. Był tylko jeden sposób, by się przekonać, co kryje południowy Pacyfik.
Holenderska kompania wschodnioindyjska z siedzibą w Batawii wybrała do tego celu doświadczonego kapitana, Abla Tasmana, który w sierpniu 1642 roku wraz ze 110 członkami załogi wyruszył w podróż w nieznane. Głównym celem było opłynięcie Australii, by sprawdzić, czy rzeczywiście łączy się z wielkim nieznanym południowym kontynentem. Dwa statki pożeglowały najpierw na zachód, przez Ocean Indyjski, by sprawdzić możliwe połączenia po tej stronie Australii. Rejs był długi i nudny, a Tasman nie odkrył nic, aż w końcu dopłynął do Mauritiusu, który był wtedy inną posiadłością holenderską. Tam uzupełnił zapasy i ruszył na wschód, aby ponownie przeciąć Ocean Indyjski, tyle że tym razem o wiele dalej na południe. Ale żeglarze nie natrafili na brzegi Australii. Płynęli dalej i opłynęli ją od południa, tyle że w bardzo dużej odległości. Lecz w końcu, w listopadzie, trafili na ląd, którego żaden Europejczyk nigdy dotąd nie widział. Tasman nazwał go Van Diemen's Land, ziemią Van Diemena na cześć swojego sponsora i pracodawcy, a który dziś nosi nazwę Tasmania. Tasman zresztą sam nie był do końca pewny, czy jest to wyspa, czy może część kontynentu. W każdym razie po jakimś czasie popłynął dalej na wschód, żeglując przez morze, które dziś nosi nazwę Morza Tasmana. W połowie grudnia natrafili na wielką burzę. Wiatry zagnały statki dalej. Aż w końcu 13 grudnia 1642 roku Holendrzy dostrzegli ziemię. Wysokie, ośnieżone szczyty dzisiejszych Alp Południowych. To był pierwszy raz, gdy oko Europejczyka ujrzało Nową Zelandię, choć wyspy były już wtedy zamieszkałe od kilkuset lat. Jeden z najwyższych szczytów, które widzieli, został później nazwany Górą Tasmana. Holendrzy pożeglowali na północ, wzdłuż wybrzeża Wyspy Południowej, aż w końcu po 5 dniach zakotwiczyli w zatoce Golden Bay, w pobliżu miejsca, gdzie dziś funkcjonuje Park Narodowy Tasmana. I właśnie tutaj doszło do pierwszego krwawego kontaktu między Europejczykami a Maorysami. Najpilniejszą potrzebą Holendrów było uzupełnienie zapasów, a zwłaszcza wody pitnej. Wyspa zdawała się być idealną okazją. Gęste lasy i ujścia strumieni, które było widać ze statku, dawały nadzieję na łatwą zdobycz. Tasman zatrzymał swoje statki w pewnej odległości od brzegu i wysłał dwie łodzie, które miały poszukać wody. Pora była jednak nieco zbyt późna, a odległość od brzegu zbyt duża, więc zwiadowcy wypatrujący dobrego miejsca do lądowania nie dotarli przed zmierzchem na brzeg i zdecydowali się wrócić na statek. Kiedy zrobiło się ciemno, ku zdumieniu marynarzy na lądzie ujrzano wiele różnych świateł. Na wodzie pojawiły się za to 4 długie czółna, z których 2 zbliżyły się do statków Tasmana. Maorysi wołali w swoim języku i grali na instrumencie przypominającym trąbę, na co Holendrzy odpowiedzieli własnymi trąbkami. Tubylcy wydawali się być przyjaźni, mieli włosy związane na czubku głowy i byli nadzy od pasa w górę. Po jakimś czasie odpłynęli, a Tasman zdecydował się podpłynąć nieco bliżej brzegu i właśnie tam zakotwiczyć. Noc minęła spokojnie, a wczesnym rankiem kilka następnych kajaków pojawiło się obok statku. Holendrzy próbowali zachęcić tubylców do wejścia na pokład. Pokazywali im różne przedmioty, w tym białe prześcieradła, ale nie było do końca wiadomo, jakie są intencje tubylców. Aby uniknąć wejścia na pokład zbyt wielu ludzi naraz, kapitan jednego z tych dwóch statków wysłał w kierunku drugiego małą łódź, której używano do przekazywania informacji.
Chodziło o przekazanie wewnętrznej wiadomości z jednego statku na drugi, aby synchronizować swoje działania wobec nieznajomych. I właśnie wtedy, gdy łódź holenderska była w połowie drogi między jednym a drugim statkiem, załoga jednego z maoryskich kajaków zaczęła nagle wiosłować w jej kierunku i to z taką siłą, że ją staranowała. Holendrzy wpadli do wody, a Maorysi zaatakowali ich wtedy grubymi kawałkami drewna. Czterech Holendrów zginęło, a trzech ledwo dotarło do statku. Marynarze odpowiedzieli ogniem, ale tubylcy szybko się wycofali. Tasman rozkazał natychmiast podnieść kotwicę. Lecz zanim odpłynęli, od brzegu odbiły kolejne kajaki i to ponad 20, a 11 z nich skierowało się w stronę holenderskich statków. Tasman odczekał chwilę, tak by czółna znalazły się w zasięgu broni palnej i kazał oddać 2 lub 3 strzały, z których jeden trafił siedzącego na dziobie Maorysa. W tym momencie kajaki zawróciły, a Tasman rozkazał podnieść żagle i jak najszybciej oddalić się z tego miejsca, które nazwał Zatoką Morderców. I tak, mimo że Holendrzy w 1642 roku odkryli Nową Zelandię, to żaden z nich nigdy nie zszedł na brzeg. Tasman popłynął na północ, wzdłuż zachodniego wybrzeża Wyspy Północnej, nie będąc do końca pewnym, czy jest to ten sam ląd, do którego próbował przybić, czy też odrębna północna wyspa. Na mapę naniósł pierwsze zarysy wybrzeży Nowej Zelandii. Na początku stycznia minął przylądek, który nazwał przylądkiem Mary Van Diemen i pożeglował na północ, gdzie odkrył Wyspy Trzech Króli. Ale ponieważ i tam nie udało się zdobyć wody, wyruszył w kierunku Tonga, Fidżi i Nowej Gwinei i wreszcie 14 czerwca powrócił do Batavii. Mimo że Tasman nie zszedł na ląd w Nowej Zelandii, to jego wyprawa odniosła sukces. Statki opłynęły Australię i to w sporej odległości, co było dowodem na to, że ląd ten, zwany w tym czasie Nową Holandią, nie łączy się z żadnym innym i nie jest częścią większego Terra Australis. Co nie znaczyło, że taki ląd nie istnieje. Przeciwnie, Tasman założył, choć nie był do końca pewny, że ląd, na którym doszło do starcia z tubylcami, mógł być częścią wielkiego lądu, rozciągającego się stamtąd aż w okolice Argentyny. Dlatego nawet nie nazwał nowego lądu w jakiś oryginalny sposób, tylko użył nazwy, którą inny holenderski kapitan nadał odkrytemu przez siebie kawałkowi lądu u wybrzeży Argentyny. Brzmiało to Statenland, ziemia Stanów, na cześć Stanów Generalnych, czyli niderlandzkiego parlamentu. Mimo przykrych wydarzeń w Zatoce Morderców, Tasman był pod wrażeniem nowego lądu. W swoim dzienniku zapisał, że jest to piękna kraina z bardzo dobrą ziemią. Zaplanowano kolejną wyprawę, ale niestety w międzyczasie wybuchła wojna między Holandią a Portugalią i podobno właśnie z tego powodu Holendrzy nie wrócili do Nowej Zelandii ani wtedy, ani później. Tasman odbył wprawdzie jeszcze jedną podróż, ale tym razem badał północne wybrzeże Australii i fragment Nowej Gwinei i nie zapuścił się dalej na wschód. Po jego pierwszej wyprawie pozostała mapa z zaznaczonym poszarpanym fragmentem zachodniego wybrzeża tego nowego lądu. I to było wszystko, co o Nowej Zelandii Europejczycy wiedzieli przez kolejne 127 lat. Zanim przeskoczymy do przodu o te prawie półtora wieku, zatrzymajmy się na chwilę, bo ukryte jest tu jeszcze coś ciekawego. Jeśli chcecie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jest XVII wiek. Jesteście Maorysami i mieszkacie w wiosce nad brzegiem morza. Uprawiacie kumarę, polujecie na ptaki, żyjecie w rytm obyczajów swojego hapu. Zwierzeniami, mitologią i legendami o Hawaiki, odległej ojczyźnie, z której kiedyś przybyli wasi przodkowie. I nagle, bez zapowiedzi, do waszej zatoki przypływa coś, co przypomina kajaki, ale jest znacznie większe i na pewno nie pochodzi z waszego świata. A na tym czymś przybywają dziwne postaci z długimi brodami i o białej skórze.
co działo się wtedy na brzegu? O czym myśleli, o czym rozmawiali? Kto widział w przybyszach przodków? Kto podejmował decyzje? Kto się bał? Kto przytulał dzieci? Kto był wściekły? Kto ciekawy? A kto chciał się bić? Jak czuli się Maorysi wsiadając do kajaków i płynąc w kierunku statków? Co myśleli o białych prześcieradłach? I dlaczego staranowali łódź? Kim byli przybysze? Czego chcieli? Dlaczego tak łatwo dali się przepłoszyć? I przede wszystkim, czy kiedykolwiek wrócą? Co pomyśleli Maorysi z innych wiosek i plemion, gdy usłyszeli te niedorzeczne historie? Czy nazwali mieszkańców tej wioski szurami, którzy wierzą w UFO? 127 lat to wystarczająco długo, by pamięć przerodziła się w mit. Dla kolejnych pokoleń wydarzenia z Zatoki Morderców były odległą historią. Nikt nie mógł mieć pewności, czy rzeczywiście się wydarzyła i czy naprawdę poza ich wyspami istnieje jeszcze jakiś inny świat. Pod koniec XVII wieku Holendrzy zaczęli tracić swoją dominację na morzach i oceanach, a zamiast tego pojawiły się nowe potęgi – Francuzi i Brytyjczycy. To oni eksplorowali Pacyfik, powoli budując swoje kolonialne imperia. I to właśnie Brytyjczycy byli kolejnym narodem, który dopłynął do Nowej Zelandii. Powrót do Nowej Zelandii po 127 latach miał swoje bardzo ciekawe podłoże. Związany był bowiem nie tyle z Ziemią, co raczej z kosmosem. Dla 18-wiecznych uczonych jedną z największych zagadek nauki był rozmiar Układu Słonecznego i odległości między Słońcem a planetami. 100 lat wcześniej angielski astronom Edmund Halley, ten od komety Halleya, zaproponował sposób na obliczenie odległości Ziemi od Słońca, wykorzystując do tego zjawisko tranzytu Wenus, czyli przejścia planety Wenus przez tarczę słoneczną. Jeśli dwóch obserwatorów rozmieszczonych na Ziemi w dużej odległości jednocześnie zmierzy czas od początku do końca takiego tranzytu, to na tej podstawie można obliczyć odległość Ziemi od Słońca i innych planet, a więc i rozmiar Układu Słonecznego. Jest z tym jednak kilka poważnych problemów. Pierwszy jest taki, że te zdarzenia są niezwykle rzadkie. Do tranzytu dochodzi dwa razy w ciągu 120 lat. Przy czym oba te przejścia występują niedługo po sobie i dzieli je tylko 8 lat. Halley na przykład miał pecha i nie doczekał swojego tranzytu. Poza tym jest jeszcze drugi problem. Przejście Wenus nie jest widoczne z całej powierzchni Ziemi, a zwłaszcza tam, gdzie jest noc, a jedynie z pewnych jej obszarów. Trochę tak jak przy zaćmieniach Słońca. Aby uzyskać dokładne wyniki, trzeba mieć dobre urządzenia pomiarowe i popłynąć z nimi na krańce świata, najlepiej wiele różnych miejsc jednocześnie. Za czasów Halleya w XVII wieku było to i tak bardzo trudne, ale 100 lat później, gdy technologia poszła do przodu, a na globusie pozostało trochę mniej białych plam, było to już właściwie wykonalne. Dwa przejścia Wenus przypadały na lata 1761 i 1769. W pierwszym z tych lat wykonano pomiary w 60, a według niektórych źródeł w 120 różnych lokalizacjach. Ale wynik wyszedł dość niedokładny i napotkano masę kolejnych problemów. Dlatego 8 lat później cały naukowy świat stał w obliczu jednej jedynej ostatniej szansy, która miała się nie powtórzyć przez kolejne 112 lat. W 1768 roku brytyjskie Towarzystwo Królewskie zapoczątkowało jedną z najbardziej niezwykłych wypraw w historii. Zaledwie rok wcześniej brytyjski oficer Samuel Wallis odkrył Tahiti, największą z wysp obecnej Polinezji Francuskiej. Astronomowie obliczyli, że właśnie tam, na południowym Pacyfiku, przypadnie jedna z najlepszych okazji do obserwacji tranzytu.
Ale zaraz, dlaczego to właściwie było takie ważne? Oczywiście nie chodziło tylko o czystą naukę. Określenie odległości Ziemi od Słońca mogło przyczynić się w końcu do opracowania metody wyznaczania długości geograficznej. A to był jeden z najważniejszych problemów ówczesnego świata. Gdyby to się udało, to nagle po setkach lat pływania po świecie niemal po omacku, statki handlowe i okręty wojenne otrzymałyby narzędzie do dokładnego określania swojej pozycji. To trochę tak, jakbyśmy w XVIII wieku dostali do ręki GPS-a. Korzyści były więc wystarczająco kuszące, by zdecydować się na szereg bardzo ryzykownych i dalekich wypraw. Dowódcą tej najsłynniejszej brytyjskiej wyprawy na Tahiti został James Cook, angielski oficer zajmujący się wcześniej badaniami Nowej Fundlandii. Jakby tak się zastanowić, to ta wyprawa była jak lot na Marsa. 8 miesięcy podróży, ciasny statek i nieznane obszary, a wszystko to, by na miejscu dokonać pomiarów kosmosu. Ta wyprawa zasługuje zresztą na niejeden film i na pewno taki się pojawi. W każdym razie dla naszej opowieści istotne jest to, że wszystko w zasadzie się udało. Tahitańczycy okazali się przyjaźni, pogoda była dobra i z trzech obserwatoriów zbudowanych na trzech różnych wyspach dokonano pomiarów tranzytu Wenus. Kapitan Cook wrócił wtedy do swojej kajuty. Z grubej teczki wyjął kopertę, którą 8 miesięcy wcześniej otrzymał od brytyjskiej admiralicji. Przełamał pieczęcie i poznał szczegóły swej nowej, tajnej misji. Masz udać się na południe, aby odkryć wielki południowy kontynent. Płyń, aż dotrzesz do 40 stopnia szerokości geograficznej południowej, chyba że wcześniej wpadniesz na ląd. Kiedy do niego dotrzesz, w imieniu króla Wielkiej Brytanii i za zgodą tubylców, przejmij tę ziemię pod jego panowanie. Zbadaj jak największy zasięg wybrzeża. Obserwuj glebę, bestie i ptaki, ryby, kamienie i minerały. Przywieź nasiona drzew i owoców. A jeśli istnieją tubylcy, pielęgnuj z nimi przyjaźń i sojusz. Zapraszaj do handlu i okazuj szacunek. Bądź jednak ostrożny i nie daj się zaskoczyć. A jeśli nie uda ci się odkryć tego wielkiego kontynentu, popłyń na zachód, aż wpadniesz na ląd odkryty przez Tasmana, a nazwany obecnie Nową Zelandią. Zbadaj jej wybrzeża, tubylców oraz zasoby, a potem już sam znajdź sposób, żeby wrócić do domu. Motywami admiralicji nie były rzecz jasna ciekawość ani czysta nauka. Chodziło o strefy wpływów, nowe szlaki handlowe, rozszerzenie imperium oraz zasoby, które mogły kryć nowe lądy. Statek obładowany zapasami i okazami przyrody Tahiti, skrzętnie zbieranymi przez botanika Josepha Banksa i jego towarzyszy, wypłynął więc w końcu na południe. Na pokładzie był też ktoś zupełnie niezwykły. Tahitański kapłan imieniem Tupaya. Gdy Brytyjczycy eksplorowali wyspy wokół Tahiti, Tupaya został przyjęty na pokład jako nawigator, bo potrafił z pamięci poprowadzić statek po całym archipelagu. Przydał się również jako znawca miejscowych zwyczajów, pośrednik i dyplomata. A kiedy zbliżała się pora wyjazdu, Banks, człowiek wyjątkowo zamożny, zaproponował, żeby zabrać Tupaya do Londynu. Zaproponował też, że pokryje całkowite koszty jego podróży oraz pobytu w Anglii. Tupaya pozostał więc na pokładzie i fakt ten miał potem niesamowite konsekwencje. Nie tylko dla powodzenia wyprawy, chociaż też bardzo, ale też dla historii Nowej Zelandii. Ale na razie Cook prowadził swój statek na południe, w kierunku legendarnego lądu Terra Australis. Już starożytni Grecy podejrzewali, że na półkuli południowej musi istnieć ląd, którego masa zrównoważyłaby masę Europy i Azji na półkuli północnej. Ale Endeavour płynął już przez 3 miesiące, a żeglarze nie napotkali w tym czasie żadnego lądu. Wobec tego, pod koniec września, Cook zdecydował się popłynąć bezpośrednio na zachód, w kierunku Nowej Zelandii, odkrytej przez Tasmana 127 lat wcześniej. Gdy ląd był już blisko, Cook zapowiedział nawet nagrodę dla tego wśród marynarzy, kto pierwszy zobaczy Ziemię.
Musiała być to zresztą jakaś popularna praktyka, bo przecież Kolumb, kiedy płynął do Ameryki, też zrobił konkurs, który powiedział później, że sam wygrał. W każdym razie w przypadku Kolumba w grę wchodziła bardzo duża ilość pieniędzy, natomiast tutaj nagrodą była butelka rumu. A wygrał ją 12-letni Nicholas Young, który 6 października 1769 roku wdrapał się na maszt i stamtąd dostrzegł nieznany ląd. Dziś jego imieniem nazywany jest Cypel, który dostrzegł wtedy z oddali. Nie wiadomo natomiast, jak smakował mu rum. Cook wylądował we wschodniej części dzisiejszej Wyspy Północnej. Początkowo nie dostrzeżono tubylców, ale po 2 dniach w zatoce pojawiły się kajaki, które trzymały się jednak w dość sporej odległości od statku. Wkrótce na plaży zebrało się sporo ludzi, którzy bacznie obserwowali Cooka i jego towarzyszy. Z drugiej strony ze statku, przez lunety, odwrotne obserwacje prowadzili Brytyjczycy. Na szczycie wzgórza dostrzegli też Pa, czyli maoryską ufortyfikowaną wioskę obronną, choć wtedy nie wiedzieli jeszcze, na co dokładnie patrzą. Poniedziałek, 9 października, Brytyjczycy po raz pierwszy wsiedli do łodzi i wylądowali na brzegu, stając się pierwszymi Europejczykami, którzy postawili stopę w Nowej Zelandii. Cook z jednej strony miał nadzieję na znalezienie wody, a z drugiej na jakiś kontakt z tubylcami. Ale Maorysi byli ostrożni i wycofali się wtedy do buszu. Wobec tego Brytyjczycy podzielili się na 3 grupy. Kiedy Cook ze swoimi oficerami eksplorował tą opuszczoną maoryską wioskę, przyrodnicy Banks i Solander zajęli się zbieraniem roślin, które natychmiast wydały im się zresztą niezwykle interesujące, zupełnie niepodobne do wszystkiego, co do tej pory widzieli. Trzecią grupę stanowiło kilku chłopców okrętowych, którzy czekali nad brzegiem rzeki przy jednej z mniejszych łodzi. Nagle jeden z towarzyszy Cooka zobaczył w oddali 4 uzbrojonych wojowników biegnących w kierunku łodzi. Krzyknął natychmiast, by chłopcy odpłynęli wzdłuż rzeki w kierunku plaży, a gdy ci wyruszyli, Maorysi zaczęli ich ścigać. Jeden z ludzi Cooka wystrzelił z muszkietu nad głowami tubylców. Maorysi zatrzymali się, rozejrzeli i poszli dalej. Wystrzelono więc 2 razy, ale tym razem tubylcy nie zwrócili już na to najmniejszej uwagi. Byli coraz bliżej i gdy wojownik wyciągnął rękę, by rzucić włócznią w kierunku chłopców, bosman wystrzelił ponownie, tym razem trafiając w serce i zabijając Maorysa na miejscu. Pozostali zamarli w bezruchu na minutę lub 2, nie rozumiejąc, co właściwie zabiło ich wodza. Potem odciągnęli nieco jego ciało, i w końcu zniknęli gdzieś w buszu. Słysząc strzały, Cook, Banks, Solander i reszta wrócili na plażę, gdzie zobaczyli ciało. Cook wydał więc rozkaz wycofania się na statek. Pierwsze spotkanie z Maorysami zakończyło się więc tragicznie, mimo że usilnie próbował tego uniknąć. Następnego ranka postanowił spróbować ponownie. Brytyjczycy i Maorysi stanęli naprzeciw siebie po 2 stronach rzeki. Po stronie tubylców stanęło 50 wojowników, którzy wkrótce rozpoczęli hake, czyli taniec wojenny pełen okrzyków i groźnych gestów. Haka w kulturze maoryskiej stanowi coś w rodzaju wyzwania, mającego na celu przerażenie przeciwnika, pokazanie mu, co dokładnie stanie się z jego ciałem, jeśli tylko podejmie walkę. Było to groźne, więc Cook wezwał swoich żołnierzy, którzy zajęli pozycję w pewnej odległości za Cookiem i delegacją. Tym razem jednak, oprócz broni palnej, mieli ze sobą znacznie lepszy i skuteczniejszy środek komunikacji.
Kuk tego dnia zabrał na brzeg tupaję, który ku zdziwieniu tubylców przemówił w języku, który doskonale rozumieli. Zarówno dla Kuka, jak i dla Maorysów, a także dla samego tupai było to ogromną niespodzianką. Bo przecież pochodził z wysp odległych od Nowej Zelandii o prawie 4000 km i wcale nie został zabrany na pokład jako tłumacz. Tymczasem Maorysi nie tylko rozumieli jego intencje, ale i konkretne słowa i zdania. A tupaja był w stanie tłumaczyć z angielskiego, którego się już trochę nauczył, na język zrozumiały prawie dosłownie przez Maorysów. Jeden z wojowników skinął wtedy na Kuka i wszedł do rzeki, aż brodząc zatrzymał się przy dużym głazie. Kuk również wszedł do rzeki, aż w końcu stanęli tak blisko siebie, że dzieliło ich zaledwie kilka centymetrów. Maorysi zmienili swoją postawę i kilku następnych nieuzbrojonych wojowników przeszło przez rzekę, podchodząc do ludzi Kuka. Zachowywali się przyjaźnie, a Brytyjczycy rozdawali prezent, na przykład kawałki materiału albo gwoździe. Ale wkrótce przez rzekę przeprawiło się kolejnych 20 lub 30 wojowników i tym razem mieli przy sobie broń, głównie włócznie, a tym, co naprawdę ich interesowało, nie były wcale kawałki materiału, tylko broń Brytyjczyków, miecze i muszkiety, które w tak magiczny sposób dzień wcześniej powaliły ich towarzysza. Tupaja doskonale rozumiał, co jest intencją przybyłych i kilka razy ostrzegał ludzi Kuka, że sytuacja zaczyna się robić groźna. Nagle któryś z maoryjskich młodzieńców chwycił miecz brytyjskiego oficera i zaczął nim wymachiwać. To zachęciło innych wojowników, którzy podeszli bliżej i sięgnęli po brytyjską broń. Cook zareagował więc tak, jak nakazywało mu doświadczenie i procedury. Rozkazał strzelić do tego, który jako pierwszy porwał miecz. Maorys zginął na miejscu. W ogólnym zamieszaniu padło jeszcze więcej strzałów. Przynajmniej trzech innych tubylców zostało trafionych, choć nie wiadomo dokładnie, czy padli martwi, czy też udało im się jakoś przeżyć. Brytyjczycy rozpoczęli odwrót na statek, ale zanim wrócili, część z nich, na czele z kapitanem Cookiem, wspięła się jeszcze na wzgórze i umieściła tam brytyjską flagę. Jeszcze tego samego dnia wydarzyła się następna tragiczna rzecz. Cook miał nadzieję, że może uda mu się przyjąć kilku tubylców na statku. Mógłby w takim wypadku okazać im gościnność i zjednać sobie ich względy, a następnie to oni mogliby opowiedzieć swoim towarzyszom, że Brytyjczycy podjęli ich po królewsku i mają dobre intencje. W pewnym momencie ujrzano kajak z siódemką młodych Maorysów. Kiedy brytyjska łódź próbowała nawiązać z nimi kontakt, tubylcy zaczęli uciekać, więc Cook wydał rozkaz, żeby wystrzelić w powietrze, aby się zatrzymali. Maorysi istotnie się zatrzymali, zawrócili, ale zaczęli natarcie, tak jak swego czasu zrobili Maorysi, którzy staranowali łódź Tasmana 127 lat wcześniej. Kiedy byli już blisko i jak sądzono zamierzali zaatakować, ludzie Cooka strzelili, zabijając czterech Maorysów. Pozostali wskoczyli do morza i w końcu zostali wyłowieni przez ludzi Cooka. Zabrano ich na statek. Tam otrzymali ubrania, prezenty i dobre jedzenie i zostali potraktowani z największą możliwą życzliwością. Ku zdziwieniu Europejczyków stali się tak radośni i zadowoleni, jakby wcześniej nic takiego się nie stało. Tymczasem dla Cooka, Banksa i oficerów rozwój wydarzeń był prawdziwym wyrzutem sumienia. Banks napisał w swoim dzienniku, że był to najgorszy dzień jego życia. Cook miał pretensje do siebie, że nie przewidział reakcji Maorysów. Wiedział też, że złamał rozkazy admiralicji, które mówiły wyraźnie, że tubylców należy traktować dobrze, jako prawowitych, legalnych posiadaczy ziemi, na której mieszkają. Tymczasem trzech tubylców spędziło noc na pokładzie Endeavour, gdzie rozmawiali z tupają i wydawali się być w dobrych nastrojach. Poza tym szczególnie zasmakowała im podobno solona wieprzowina i okrętowe biszkopty. Do tego stopnia, że rano, gdy Cook chciał ich zwrócić z powrotem na brzeg, dosłownie nie chcieli się ruszyć. Jednak w końcu łódź z młodzieńcami i załogą Cooka odbiła od statku i ponownie przybiła do brzegu, a Maorysi, którzy spędzili noc na Endeavour, zostali powitani przez własne plemię.
powiedzieli swym krewnym, że zostali dobrze potraktowani, dostali dobre jedzenie i spotkali wybitnego człowieka. I wcale nie mieli na myśli Cooka. Wreszcie jeden ze starszych Maorysów przeszedł przez rzekę w stronę Tupai i podobno, by okazać mu szacunek, przyniósł mu zieloną gałązkę. Wieść o dobrym traktowaniu tubylców na pokładzie statku szybko rozeszła się po okolicy i wkrótce kolejna waka z Maorysami podpłynęła do statku. Dobrowolnie wyszli na pokład i rozpoczęli handel. Szczególnie cenny w ich oczach był czerwony materiał przywieziony przez Cooka z Tahiti. W zamian sprzedali wiosła, a nawet próbowali sprzedać swoją łódź. Kiedy skończyli handlować, trzech Maorysów dobrowolnie znowu pozostało na pokładzie i żadnym sposobem nie udawało się ich przekonać, żeby wrócili do siebie. W nocy, gdy inne waka podpłynęły do statku na odległość głosu, Tupaja usłyszał, jak trzej Maorysi krzyczą do swoich krewnych. Jest dobrze, można wejść na pokład. Oni nie jedzą ludzi. I to była pierwsza przesłanka, po której Cook mógł sądzić, że dotarł do krainy kanibali. Następnego ranka mnóstwo innych kajaków zaczęło podpływać do statku, a Maorysi nadal handlowali i co jakiś czas wchodzili na pokład. Cook popłynął dalej na południe, wzdłuż wybrzeża i od czasu do czasu przybijał do brzegu w celu uzupełnienia zapasów. Typowe spotkanie z Maorysami obejmowało najpierw przerażające wyzwanie, hakę i pokaz siły ze strony wojowników. Pewnego razu statek został obrzucony włóczniami i kamieniami, które jednak odbijały się od potężnych burt, a obserwujący to wszystko Tupaja odpowiadał na wyzwanie za pomocą gestów, których używali sami Maorysi, wyciąganiem języka, nadymaniem policzków i wytrzeszczaniem oczu. Jednak zazwyczaj, gdy waka zbliżały się na odległość głosu, dyplomacja Tupai łagodziła sytuację na tyle, że następował drobny handel. Cook przystępował zresztą do handlu na każdych warunkach, nawet gdy Maorysi sprzedawali mu na przykład śmierdzącą nieświeżą rybę. Przynosili też kumare, czyli słodkie ziemniaki, albo inne przedmioty. Z kolei sami byli zainteresowani przede wszystkim tym czerwonym suknem z Tahiti, a ponieważ każdy z marynarzy z tego statku posiadał kawałek tego materiału, to Cook zezwolił, aby ludzie swobodnie handlowali, bo wierzył, że wpłynie to po prostu na dobre stosunki z tubylcami. Jednak czasem dochodziło do poważnych nieporozumień, zwłaszcza gdy Brytyjczycy nieświadomie naruszyli maoryskie tapu, na przykład wchodząc albo wpływając do miejsc uważanych za zakazane lub święte. Cook zbadał fragment wybrzeża we wschodniej części Wyspy Północnej, a następnie zawrócił i popłynął na północ. Tymczasem wieść o Tupai zaczęła roznosić się po całym wybrzeżu, od plemienia do plemienia, i to szybciej niż mógł płynąć statek. Kiedy dotarli do Zatoki Hauraki, Maorysi ze swych czułen wołali Tupaję po imieniu. I tak było też w wielu kolejnych miejscach. Maorysi wzięli go za Tohunge z Hawajki, czyli bardzo ważną postać, mędrca i kapłana, który pochodził z ojczyzny ich przodków. W tym czasie Maorysi zamieszkiwali Nową Zelandię już od 500 lat, a legendy mówiły o odległej ojczyźnie na wschodzie, z której dawniej przybyli ich przodkowie i skąd kiedyś w przyszłości, według legendy i przepowiedni, przypłynie ktoś ważny na wielkim kajaku bez wysięgnika. I właśnie Tupaja był traktowany jako spełnienie tej przepowiedni, gość honorowy o ogromnym statusie. Od tej chwili wodzowie sami zabiegali o jego obecność i kotwiczenie statku na ich terenach. Było dla nich zresztą całkowicie jasne, że to Tupaja jest właścicielem statku i najważniejszą postacią na jego pokładzie. Doszło do tego, że setki ludzi zbierały się na brzegu, by wysłuchiwać kazań i przemówień Tupai. Rozmawiał też z wodzami i miejscowymi Tohunga i dyskutował na tematy religijne, polityczne, opowiadał o Hawajki, szkicował i dopytywał. I ani Cook, ani Banks nie spodziewali się, że zabranie Tupai na pokład będzie miało aż tak wielkie znaczenie. To był niesamowity przypadek i fart, że nie tylko mieli na pokładzie kogoś, kto rozumiał tubylców, ale też potrafił omawiać z nimi naprawdę głębokie i złożone tematy.
Potrafił też zrozumieć miejscowe zwyczaje i przetłumaczyć je i opowiedzieć Brytyjczykom. A najbardziej niesamowite było to, że on naprawdę był z Hawajki, całkiem realnego miejsca, z którego przodkowie Maorysów przybyli do Nowej Zelandii 500 lat wcześniej. Naprawdę był arcykapłanem i jednym z najważniejszych ludzi na wyspach. Cook był pod wielkim wrażeniem tych ziem, które odkrył, a także pod wrażeniem samych Maorysów, którzy okazali się nie tyle dzikusami, których spodziewał się spotkać, co zaawansowanym i zorganizowanym społeczeństwem. Po pobycie w Zatoce Wysp na północy okrążył północny Cypel i wzdłuż zachodniego wybrzeża udał się na południe, aż do cieśniny, którą widział kiedyś Tasman. Tutaj przekonał się, że faktycznie wyspy północna i południowa są od siebie oddzielone i popłynął na południowy wschód przez cieśninę, która dzisiaj nosi jego imię. Stąd udał się wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy południowej aż do półwyspu Banksa, nazywanego właśnie na cześć tego Banksa, który spowodował, że Tupaja wszedł na pokład statku. Przy czym Cook błędnie założył, że jest to wyspa, gdy tymczasem jest to półwysep. Następnie utrzymał kurs południowy i odkrył wyspę Stewarta, którą tym razem uznał za półwysep, podczas gdy jest to wyspa. A potem popłynął już zachodnim wybrzeżem wyspy południowej na północ. W końcu odbił na zachód, mniej więcej w tym samym miejscu, w którym Abel Tasman po raz pierwszy ujrzał Nową Zelandię ponad 100 lat wcześniej. Z Nowej Zelandii Cook popłynął na wschodnie wybrzeże Australii, gdzie również dokonał wielu odkryć, a potem przez Batawię i dookoła Afryki wrócił do Anglii, w 3 lata opływając świat. I tak po 127 latach Nowa Zelandia trafiła w końcu w całości na europejskie mapy. Do tego Cook udowodnił, że Nowa Zelandia to wyspy, które w żadnym punkcie nie łączą się z wielkim południowym kontynentem. Chociaż na wschód od tego archipelagu mógł nadal kryć się jakiś mniejszy, niezbadany ląd. Kapitan Cook odwiedził Nową Zelandię jeszcze 2 razy. Już 2 lata po pierwszej podróży powrócił na koniec świata, tym razem dowodząc 2 statkami. Zbadał ogromne połacie południowego Pacyfiku, docierając aż za koło podbiegunowe i niemal ocierając się o wybrzeże Antarktydy. Nowa Zelandia posłużyła jako baza do 2 wielkich pętli, które wtedy wykonał, ostatecznie dowodząc, że wielki południowy kontynent Terra Australis nie istnieje. W 3. podróży, 8 lat po pierwszym odkryciu, jeszcze raz dotarł do północnej części Wyspy Południowej, by po 2 tygodniach ruszyć na północ. Cook dotarł wtedy aż do cieśniny Beringa, stając się największym w historii odkrywcą Pacyfiku. Ale nie wrócił już z tej podróży. Zginął w potyczce z tubylcami na Hawajach 14 lutego 1779 roku. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. W tym samym czasie, kiedy statek Cooka opływał przylądek północny, do Nowej Zelandii dopłynął ktoś jeszcze. Przypłynął też z końca świata i znalazł się w odległości zaledwie 40 km od Cooka. Ale o tym będzie w jednym z kolejnych odcinków. Jeśli w tej opowieści brakowało Wam dokładniejszej historii polinezyjskiego odkrycia Nowej Zelandii, czyli opowieści o tym, jak przodkowie Maorysów odkryli Nową Zelandię, to nic się nie martwcie, bo to jest tak fascynująca historia, że zasługuje na zupełnie osobny odcinek. I to pewnie nie jeden, dlatego już dzisiaj Was na nie zapraszam. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie tematy związane z Nową Zelandią Was interesują. Albo z drugiej strony, o jakich odkrywcach albo odkryciach geograficznych chcielibyście usłyszeć. Jeśli nie widzieliście jeszcze pozostałych odcinków o Nowej Zelandii, na przykład odcinku o Moa albo o tajemnicy bieguna i Sir Edmundzie Hillarym, to kliknijcie teraz jedną z miniaturek albo przejdźcie na stronę kanału, żeby znaleźć interesujący Was film. A jeśli tak, to widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku. Świat wciąga. Zaprasza Wojciech Piestrak.